Ten moment opracowań wszystkich dokumentów i regulaminów już jest za nami. Mieliśmy na to, robiliśmy to w miesiącu lutym i w marcu. I przy tej okazji postanowiliśmy zmienić całkowicie stronę internetową budżetu obywatelskiego. Opracowaliśmy nową witrynę, która będzie, myślę, bardziej użyteczna i ponieważ ona musi być bardziej użyteczna, będzie służyła też wielu różnym funkcjom, które są zapisane w regulaminie. Ale wracając do harmonogramu, dzisiaj jest 22 dni dokładnie przed rozpoczęciem składania projektów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do składania projektów od 4 maja do 30 czerwca. Będzie ten termin na składanie swoich pomysłów. Od momentu złożenia, od 30 czerwca, komisja weryfikująca, która również została powołana przez pana prezydenta, będzie miała czas na sprawdzenie tych projektów pod kątem formalnym i ta weryfikacja potrwa przez całe wakacje, aż do 1 września. 4 września będzie ogłoszona lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, a następnie zacznie się kampania informacyjna. Zarówno wnioskodawcy, jak i my będziemy starali się państwu przybliżać te projekty, które zostały złożone. A głosowanie jesienią w tym roku od 30 września do 7 października. I tutaj muszę wspomnieć o nowym zapisie. Tak jak pan prezydent powiedział, głosowanie odbywa się będzie wyłącznie w formie elektronicznej poprzez witrynę, którą przygotowaliśmy. Kolega tutaj pokazuje państwu elementy tej strony internetowej. Nie będzie możliwości głosowania papierowego, jeszcze raz podkreślam. Będziemy starali się udostępnić wszystkim mieszkańcom, jeszcze nie ustaliliśmy w jakiej formie, ale udostępnić możliwy sprzęt w jak najbliższej odległości od ich miejsca zamieszkania, żeby nikt nie miał problemu z tym, aby oddać głos. I tak jak pan prezydent powiedział, ta strona internetowa nowa całkiem będzie służyła do tego również, że wyniki będą na niej wyświetlane online. Po każdym głosowaniu ten wynik, te słupki będą się zmieniały. To też, myślę, będzie służyło temu, żeby więcej osób głosowało, bo będzie napędzało wzajemną rywalizację zdrową. I te wyniki będą już znane po zakończeniu głosowania, czyli tam po godzinie 24.07, ale muszą być oczywiście proceduralnie zatwierdzone przez pana prezydenta i takie zatwierdzenie będzie miało miejsce między 9 a 16 października. Jeżeli chodzi o zmiany, bo pan prezydent te główne zmiany wymienił, ale jeszcze chciałam podkreślić, że wiele próśb i wiele sugestii zostało uwzględnionych, tych, które zgłaszali mieszkańcy, czy podczas spotkań, czy środowiska różne, w głównej mierze Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych. W komisji weryfikującej w budżecie obywatelskim w tym roku będą zasiadali przedstawiciele organizacji pozarządowych. Oczywiście dwóch radnych wskazanych przez panią przewodniczącą i dwie takie osoby. Te osoby zostaną wyłonione spośród grona członków Rady Pożytku Publicznego. Jutro ta rada się spotyka i te osoby zostaną wyłonione. Proszę państwa, to na wniosek właśnie też organizacji pozarządowych i innych środowisk zrezygnowaliśmy całkowicie ze zbierania list poparcia pod projektami. Nie będzie już trzeba tego robić, gromadzić, zbierać listy poparcia. Wystarczy w tym roku wypełnić tylko wniosek i wysłać go elektronicznie, również za pomocą nowej strony albo w papierowej wersji na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta złożyć. To ja właściwie tyle. Jeśli państwo macie jakieś pytania co do szczegółów albo jakieś inne, to służymy. Tak, na bieżąco. Będą na stronie. Tak, tak. Na bieżąco. Cały czas. Pojawiły się takie komentarze w moich rozmowach z przewodniczącymi zarządu osiedli, że przy takim trybie głosowania wygrywa będą te osiedla, na których są młodzi ludzie, którzy potrafią posługiwać się internetem, a ci starsi, no niekoniecznie. Jak sobie państwo
Czy ja myślę, że wygrywać będą te projekty, które będą miały dobrą promocję i dobrych promotorów, bo myślę, że w czasach, w których żyjemy, to raczej nie jest dużym problemem dostęp do internetu, ale podkreślam, że będziemy się starali udostępnić, być może będzie to w siedzibach zarządów osiedli, być może w innych miejscach, jak najszerszą ilość punktów z dostępem do internetu, żeby mógł zagłosować każdy, kto wyrazi chęć. Jeszcze jedno pytanie, panie przewodniczący zarządów osiedli. Czy jest szansa, żeby budżet ewoluował w taki sposób, jak większość sugeruje, żeby było po 100 tysięcy na każdym z osiedli, a nie tak jak teraz 4 okręgi w dzielnicę? Znaczy myślę, że to nie byłby budżet obywatelski, to w ogóle byłoby coś innego, bo budżet obywatelski nie na tym polega. Ja nie znam planów pana prezydenta. Może pan prezydent rzeczywiście kiedyś zdecyduje się na to, żeby stworzyć coś takiego, ale no nie jest to budżet obywatelski na pewno, więc to jest jakby inne pojęcie. Natomiast jeżeli już tak dywagując stricte podzielić te 2 miliony na poszczególne osiedla, to nie stosując żadnego algorytmu, to byłoby 80 tysięcy na każde osiedle. To chyba dość mała kwota, ale kto miałby decydować o, bo nie wiem. Zarząd osiedli z mieszkańcami tworzyłby projekty takie wewnętrzne, osiedlowe i potem sami mieszkańcy osiedlowe. No to już nie jest budżet. Zeszlibyśmy na sam dół, jeśli chodzi o zajmowanie. To coś to może kiedyś, nie, pewnie prezydent się nad tym będzie zastanawiał, ale to nie budżet obywatelski. To jest taki, że na przykład mikro osiedla, dwie edycje, a takie nie skorzystały, na przykład pan przewodniczący Sławek określa mocno, że jego osiedle malutkie, siły przykucia nie miało, być może teraz mu się uda dogadać z tymi większymi, cokolwiek skapie. Czy na pewno nie mówimy o budżecie obywatelskim, bo to jest coś innego. To nie wiem, co to jest tak naprawdę. Jeżeli chodzi o same projekty, czyli te lokalne i ogólnomiejskie, tak? Ogólnomiejskie. Projekty ogólnomiejskie tylko wyłącznie o charakterze miękkim, czyli kulturalne, promocyjne, prozdrowotne. Znaczy powiem tak, taką ciekawostkę państwu albo nie ciekawostkę. My dostajemy po kilkanaście maili w miesiącu od młodych osób, które chcą na przykład koncert jednego czy drugiego idola, tak? Teraz, ponieważ od 16 lat do dzieła, młodzi ludzie, możecie sobie zaprosić kogo chcecie. To jest ten poziom ogólnomiejski? To jest poziom ogólnomiejski. Na poziomie osiedlowym można wnioskować o projekty i miękkie, i twarde. Tam są dopuszczalne obydwie możliwości. Czy są jeszcze jakieś pytania z państwa strony? Czy jest jakiś limit projektu? Nie ma żadnego limitu, nie ma. Nie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców. Czy jeszcze jakieś pytania z państwa strony w temacie budżetu obywatelskiego? To szanowni państwo, bardzo dziękujemy.